Paco Power System Blood Knight to najlepszej jakości mieszanka białkowa za rozsądną cenę. Buduje i chroni twoje mięśnie w czasie, kiedy śpisz. Polecam, Karolina Michalczuk. ...z kobiet. W roku ubiegłym mistrzynią Polski była Natalia Mlecicka, no, która teraz już się szykuje na Mistrzostwa Świata jesienne. Również była ta Przywolska, która leczy kontuzję kolana, więc też nie może wystąpić. Mamy przeto nowy garnitur zawodniczek z numerem 2 Paulina Dębska, Sopockie Towarzyszenie Kulturystyki i Rekreacji, z numerem 3 Kinga Gawłowska, UPS Black and White, Ostrowiec Świętokrzyski, z numerem 6 Justyna Jedlikowska, ten sam klub z Ostrowca Świętokrzyskiego, z numerem 7 Justyna Krzysik, również z Ostrowiec Świętokrzyski, z numerem 8 Anna Knapińska, Sopockie Towarzyszenie Kulturystyki i Rekreacji, i z numerem 10 Anna Filipowska, Olim Zabrze. I teraz zwroty. Ocena sylwetki w zwrotach. Broda. Postawa przodem. Nogi. Mocno. Zęby. Dziękuję. Prawo zwrot, postawa bokiem. Pupa. Brzuch. Niżej lewy bar. Skok. Dziękuję. Prawo zwrot, postawa tyłem. Mocno zabieg. Szerzej. Rozszerz. Dziękuję. Prawo zwrot, równie bokiem. Pupa. Kot. Trzymaj. Dziękuję. Przodem proszę. Nogi mocno. Brzuch. Dziękuję. Zęby. Zmiana kolejności ustawienia. Jeszcze raz zwroty. Ośrodkowy, Justyna. Jedna i druga. Postawa przodem. Do środka. Nogi mocno. Dziękuję. Prawo zwrot, postawa bokiem. Pupa. Skok, klatka mocniej. Zęby. Dziękuję. Prawo zwrot, postawa tyłem. Spokojnie zabierz. Szerzej łopatki. Dziękuję. Prawo zwrot, postawa bokiem. Pupa. Off. Dziękuję. Prawo zwrot. Ponownie przód. Środka. Serce. Zęby. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Prawo zwrot. Schodzicie ze sceny. To była runda sylwetkowa. Fitness kobiet, sędzia Dariusz Flis, tutaj właśnie z Okręgowego Śląskiego Związku, wyprowadza piękne panie. I prosiłbym sędziego prowadzącego o ustawianie zawodniczek, jak będę wyczytywał miejsca. A wyniki są, proszę państwa, następujące. Zgodnie z zasadą obowiązującą w IFBB, czytam od miejsca szóstego. Na miejscu szóstym znalazła się zawodniczka z numerem 8, Anna Knapińska, Sopockie Stowarzyszenie Kulturystyki i Rekreacji. Miejsce piąte zajęła zawodniczka z numerem 2, Paulina Dębska, również Sopockie Stowarzyszenie Kulturystyki i Rekreacji.
Na miejscu czwartym uplasowała się zawodniczka z numerem 3 Kinga Gawłowska, UKS Black & White, Ostrowiec Świętokrzyski. A teraz miejsca medalowe. Na miejscu trzecim figuruje zawodniczka z numerem 6 Justyna Jednikowska, UKS Black & White, Ostrowiec Świętokrzyski. Honorowana brązowym medalem Mistrzostw Polski wręczanym przez prezesa Związku, pana Pawła Fileborna. Tutaj jeszcze dla trzech pierwszych zawodniczek nagrody ufundował portal KFD.pl. No i teraz najważniejszy werdykt. Kto się znajdzie na miejscu drugim? A na miejscu drugim figuruje w protokole zawodniczka z numerem 7 Justyna Krzysik, UKS Black & White, Ostrowiec Świętokrzyski. Ale tylko zwrócę uwagę Państwa, że jest to jeszcze juniorka, także z pewnością wejdzie do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy Juniorek i po tym poziomie, jaki zaprezentowała tutaj, sądzę, że będzie tam walczyła o medale. No i teraz już wiemy, kto został mistrzynią Polski na 2012 rok, a jest nią zawodniczka z numerem 10, Anna Filipowska z klubu Olim Zabrze. Dziękujemy Pani Annie.